W tym krótkim wideo podzielę się 7 trendami, których już doświadczamy, a które to wkrótce zdominują media społecznościowe. Po pierwsze, snack content króluje. To krótkie i dynamiczne treści wideo nagrywane w pionie. Kiedyś oglądaliśmy 10-minutowe wideo, aby dowiedzieć się jednej tylko rzeczy. Dzisiaj w ciągu jednej minuty chcemy poznać 10 nowości. Nasz układ dopaminowy został znieczulony m.in. przez Netflixa, w którym to każda scena trwa, zwróć uwagę, maksymalnie kilka sekund. Snack content to ciekawy format, który przyczynił się do gigantycznego wzrostu zainteresowania platformami typu TikTok. A teraz pokazuje, że takie treści sprawdzają się również na innych platformach. Także pamiętaj, snack content to nie tylko TikTok. Po drugie, twórz mniej treści, ale za to 3 razy lepszej jakości. Dzisiaj już nie wystarczy włączyć telefon w tryb nagrywania i zacząć mówić. Słabe. Nieprzygotowane treści nie zostaną dostrzeżone. Dla przykładu, samo zebranie materiałów do tego wideo zajęło mi kilka godzin. To dowód na to, że social media się profesjonalizują. Zwróć proszę uwagę, jak wyglądały materiały, które ty chętnie oglądasz w sieci. Klienci mają wybór i chcą zamienić swój czas na materiał najwyższej możliwej jakości. Do zapamiętania tutaj 2 rzeczy. Jakość ponad ilość i dobre przygotowanie wygrywa. Gdy już tworzysz te super dobre treści, to nie bój się publikować ich we wszystkich mediach. Ludzie są rozproszeni, nie korzystają z wszystkich mediów naraz. A na dodatek algorytmy powodują, że większym wyzwaniem jest pokazanie tej treści komukolwiek, niż strach przed tym, że ktoś zobaczy ją wielokrotnie. I tutaj doskonale sprawdzają się narzędzia do planowania we wszystkich mediach jednocześnie, typu właśnie Planable. 4. Dodatkowo każda z platform stawia na social commerce. To oznacza, że coraz łatwiej jest dokonywać zakupu produktu bez wychodzenia z danej platformy. Koszyk i cała płatność odbywa się wewnątrz aplikacji. Integrację ze sklepem ma już Instagram, a wkrótce nowe buty kupisz jednym kliknięciem także na TikToku. 5. Więcej patrzymy niż czytamy, a to oznacza dużo więcej pracy dla fotografów. Realne zdjęcia zamiast stoków stały się standardem, więc pamiętaj, aby zaplanować kilka sesji zdjęciowych w 2022 roku. Oczywiście nie zapominaj o starych, dobrych samojebkach. Dlatego już teraz zadzwoń do dobrego fotografa i ogranicz zdjęcia z kanwy. 6. Więcej pracy zapowiada się także dla twórców wideo. Szczególnie wyłania się gorący temat w postaci live shopping, czyli transmisji na żywo, w trakcie których opowiada się o produktach, a następnie je sprzedaje. Tak, to format znany m.in. z telezakupów, tylko że w tym wariancie został zmodyfikowany pod media społecznościowe. Livestream shopping jest po części programem rozrywkowym, po części reklamą, a po części czatem grupowym. Mamy już pierwsze wyniki, na przykład Austin Liżaki, który zdobył sławę dzięki wideo recenzjom szminek. Taka chińska gwiazda zakupów w 12 godzin sprzedała towary za 1 900 000 000 dolarów. I to się nazywa przykład. 7. Po Safari i Firefoxie wkrótce Google odetnie marketerom dostęp do third party cookie, co spowoduje, że kolejne ograniczenia do zliczania konwersji, mierzenia wyników danych. Trzeba się przyzwyczaić, że coraz mniej będziemy wiedzieć, a coraz większą rolę w panelach przejmą automaty typu Advantage Plus od Facebooka czy inteligentne reklamy Google'a. Wyniki mają być coraz lepsze, ale jednocześnie coraz mniejszy będzie udział człowieka w ich konfiguracji. Jedno jest pewne, żyjemy w arcyciekawych czasach, w których coraz mniejszą barierą jest technologia, a coraz większą sprawny umysł zdolny do tworzenia kreatywnych rozwiązań. I aby to wszystko było możliwe i aby dało się takie rozwiązania tworzyć, potrzebne jest solidne know-how, które szczególnie dużo zmienił u osób będących na początku social mediowej drogi. I właśnie z myślą o nich przygotowałem książkę Rozkręć Social Media, w której zbieram swoje wnioski w formę przewodnika od początkującego do zaawansowanego, dzięki któremu te osoby będą mogły stworzyć przekaz, zbudować społeczność i zarabiać dzięki social mediom. Jeżeli nie czujesz się pewnie prowadząc swoje social media lub zastanawiasz się, jak zacząć, aby robić to od samego początku dobrze, to ta pozycja jest zdecydowanie dla ciebie. Zamów swój egzemplarz i wejdź w 2022 rok z głową pełną pomysłów i inspiracji, a tych nie brakuje w Rozkręć Social Media.